Moi drodzy, mamy dzisiaj dwie nowe uczennice. Ashlyn Ella z Ever After High oraz także uczennice z Ever After High serii Schód. Mam nadzieję, że przyjmiecie je miło i sympatycznie, ponieważ nie są one potworami, ale pani dyrektor uznała, że są odpowiednimi kandydatkami na uczennice Monster High. Więc mam nadzieję, że przyjmiecie je dobrze i że znajdzie się dla nich gdzieś miejsce z tyłu Cleo de Nile, prawda? No dobrze, proszę pani. No więc dobrze. Proszę, Siris, może opowiesz nam coś o sobie? Nazywam się Siris Hood. Jestem córką czerwonego kapturka i jestem półwilkołakiem. Tylko w połowie? Tak, mój tata to wilkołak, a moja mama to czerwony kapturek. Dziwoląg. Cleo de Nile, proszę się zwracać grzecznie do nowych uczennic. Dobrze, proszę pani. I proszę nie pyskować. Dziękujemy, Siris. Ashlyn, może ty teraz powiesz coś o sobie? Jestem córką Kopciuszka. W Ever After High byłam w grupie Royalsów. No, ogólnie jestem dobrą uczennicą. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Dobrze, dziękuję wam, dziewczęta. A teraz chciałabym, żebyście zajęły miejsca z tyłu. Przepraszam, mogę usiąść? To jest miejsce tylko dla potworów. Aha. Co za bezczelność! Ale nie ma innego miejsca. No i trudno. Siris, usiądź z przodu, ja usiądę tutaj. Dzięki. Na przerwie. No i widziałyście, Cleo w ogóle jej nie pozwoliła nawet usiąść. No masakra, a Siris jest naprawdę spoko. Znasz ją? Tak, przyjaźniłyśmy się w Ever After High. O, to fajnie, może się też z nim zakolegujemy. No, o, chyba idzie. Hej Raven, chciałabym porozmawiać z tobą. Ze mną? Jestem Toralej. Mogę z tobą porozmawiać? Pewnie. No to my już pójdziemy. Dołączę do was potem, okej? Okay. Chodź, Claudine. Już idę, idę. Dziękuję ci, że mi pomogłaś na lekcji. Nie ma sprawy, nie przejmuj się, Cleo. Ona już taka jest. Wiem, u nas też była taka jedna dziewczyna, która uważała się za lepszą od innych. Chciała się wyróżniać w ogóle. No właśnie, Cleo jest zupełnie taka sama. Na masakrę. Może się zakolegujemy? Pewnie. No i jak ci się podoba w Monster High? Jest bardzo przyjemnie, ładnie i w ogóle. No. Chodź, bo Cider nas czeka. Okej. No pogadałyście sobie? Tak. I co, Siris? Zakolegujesz się z nami? Z tobą już się dawno przyjaźnie. Tak, wiem. A gdzie mieszkasz? No, w Ever After High. Tak daleko? No, niestety. Masakra. Zaproponowałabym ci mieszkanie u nas, ale muszę najpierw pogadać z dziewczynami. Poza tym nie wiem, czy mamy miejsce.
Mamy chyba jeszcze jeden pokój. A tak, no tak. Miałyśmy cztery łazienki, ale postanowiłyśmy, że trzy nam w zupełności wystarczą i trzecią przeznaczymy na coś innego. A jest dosyć spora, więc może ją przemeblujemy. No tylko musimy, tak jak już mówiłam, pogadać z dziewczynami. Ja za chwilę wracam. Gdzie ona polazła? Lizzie, możemy pogadać? Okej, sorki Ashlyn, za chwilę do ciebie przyjdę, okej. Słuchaj, bo jest taka sprawa. Znasz Cerise, nie? No pewnie, jest fajna. Bo ona nie ma gdzie mieszkać. I czy mogłaby zamieszkać u nas? Bo mamy się dogadać z resztą dziewczyn. Jeszcze z Viperin, Cedar. Kto tam jeszcze ze mną mieszka? Abby, Spektra, Kiyomi, Katy i ta reszta bandy. No, w porządku, mi to nie przeszkadza, tylko będzie duża kolejka do łazienki. Racja, ale jakoś sobie damy radę. No, racja, dobra. No to z mojej strony to pewnie może zamieszkać. O, to super. Sprawy, wiesz, potworów. Tak jakby. No, jakby co dziewczyny, to Lizzie się zgadza. No, to ekstra. Jeszcze tylko Katy, Kiyomi, Abby, Spektra i kto jeszcze? Cedar i Viperin. No. No więc mam nadzieję, że się uda. No, powinno się udać. Dziękuję wam, dziewczyny. Matko, Spektra, jesteś chyba chora. No, możliwe. Zostaw! Zostaw mnie! Dobra, dziewczyny. Jakby to powiedzieć, zwołałam to spotkanie, bo chcę mówić pewną kwestię, mianowicie dzisiaj do szkoły, jak zauważyłyście, przyszła nowa dziewczyna, Cerise. Jest ona z Ever After High, przyjaciółka Raven, Cedar i Lizzie. I podjęłyśmy z dziewczynami taką decyzję, że jeżeli się zgodzicie oczywiście, to Cerise zamieszka razem z nami i będzie mieszkała w starej łazience, która i tak już nie jest łazienką, tylko pokojem jakby gościnnym. Jest dosyć duża, więc będzie można tam urządzić jej pokój. Jeżeli się zgadzacie. Abi! Jeżeli się zgadzacie, to może się nawet wprowadzić dzisiaj. No ja się zgadzam, nowa dusza. Ja też. Dla mnie spoko. Dla mnie też. Uwielbiam Cerise. No. W takim razie, Cerise. Cześć wam, nazywam się Cerise i będę z wami mieszkała. O, fajnie. Dobra, rozgość się tutaj. No, dziękuję wam wszystkim, że mogę z wami mieszkać, naprawdę. No. Może wiecie, a może nie. Moja mama to czerwony kapturek, mój tata to zły wilk, więc jestem w połowie wilkołakiem. Nie wyglądam jak wilkołak, ale mam dużo cech wilkołaka. Szybko biegam, mam bardzo dobry węch i słuch i w ogóle wzrok też. I w czasie pełni trochę mi odbija, ale spokojnie. Mam mniejszą furię niż prawdziwe wilkołaki. Bez obrazy, oczywiście. Nie ma sprawy. No i super. Będziesz miała pokój obok mojego pokoju i obok pokoju Lizzie. No i ekstra. Mam nadzieję, że będę się tutaj dobrze czuła. Ja też mam taką nadzieję.